Witam Państwa ponownie bardzo serdecznie. Kontynuuję swoją opowieść o polityce Stronnictwa Narodowego na wychodźstwie w czasie II wojny światowej. Konkretnie skupiam się na okresie, kiedy premierem rządu polskiego był generał Władysław Sikorski. Zakończyłem swoje poprzednie rozważania na momencie, gdy parę dni po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej do Londynu przyleciał, mówiąc precyzyjniej, z Lizbony prezes Stronnictwa Narodowego, dr Tadeusz Bielecki. Lada moment miały się rozpocząć rozmowy. Tutaj była wyraźnie odczuwalna presja strony brytyjskiej, premiera Churchilla, ministra spraw zagranicznych Antoniego Idena na premiera polskiego, aby do takiego porozumienia doprowadzić. Otóż zaczęły się rozmowy polsko-sowieckie przy tym brytyjskim pośrednictwie między generałem Sikorskim. Z tych rozmów bardzo szybko został wyłączony minister spraw zagranicznych August Zaleski, a sowieckim ambasadorem w Londynie Iwanem Majskim. Zwieńczeniem tych rozmów było podpisanie 30 lipca 1941 roku układu polsko-sowieckiego, nazwanego od nazwisk sygnatariuszy układem Sikorski-Majskim, układu, który doprowadził do podziału w polskim Londynie. Otóż w tym układzie, jakkolwiek w pierwszym jego artykule stwierdzono, że układy, jakie traktaty, jakie Związek Sowiecki podpisał z III Rzeszą w 1939 roku, chodziło o układy z 23 sierpnia i 28 września, utraciły swoją moc, ale nie stwierdzono, iż w związku z tym Sowieci uznają przedwojenne granice Polski. Uznają przedwojenną granicę wschodnią, wytyczoną w traktacie ryskim. Ten traktat, tutaj jak powiedziałem, negocjował Sikorski naciskany przez Brytyjczyków, tylko relacjonował przebieg tych rozmów na forum Rady Ministrów, wzbudził sprzeciw. Właśnie to niezagwarantowanie w tym traktacie, w sytuacji, kiedy Armia Czerwona ponosiła klęski, kiedy Wehrmacht parł w kierunku Moskwy, kiedy można było, jak pokazała najbliższa przyszłość, kiedy Stalin miał nóż na gardę, można było coś na sowieckim dyktatorze wymusić. Niezagwarantowanie tego nienaruszalności granicy wschodniej w tym traktacie wzbudziło sprzeciw w rządzie trzech ministrów jeszcze przed jego formalnym podpisaniem przez Sikorskiego, bo 25 lipca 1941 roku trzech ministrów, generał Kazimierz Sosnkowski, minister spraw zagranicznych August Zaleski i minister sprawiedliwości Marian Seda, podało się do dymisji. Sikorski, co warto podkreślić jeszcze, podpisał ten układ bez upoważnienia, bez zgody prezydenta Rzeczypospolitej. Po podpisaniu układu, gdy trzech ministrów
ustąpiło z rządu, no, rozpoczęły się trwające tygodniami rozmowy, które miały jakoś tą sytuację załagodzić. Parokrotnie w najbliższych tygodniach z prezesem Bieleckim spotykał się wicepremier Mikołajczyk. Spotykał się z Bieleckim premier Sikorski. Obaj panowie też wymieniali korespondencję, ale te rozmowy do niczego konstruktywnego nie doprowadziły, jako że warunki, jakie stawiał Mikołajczyk w imieniu premiera, czy sam premier Sikorski, były nie do przyjęcia dla prezesa SN-u. Bo prezes SN-u mówił, że owszem, Stronnictwo Narodowe gotowe jest wrócić do rządu, ale żeby to nie było tak jak do tej pory, kiedy członek SN-u jest w rządzie, ale nie jest formalnym reprezentantem i nie ma praktycznie wpływu na politykę tego rządu, aby w składzie rządu, który powinien być oparty na partiach opozycji antysenacyjnej, zasiadali upełnomocnieni przedstawiciele tych partii, a nie ludzie dobrani spośród członków tych partii przez premiera Sikorskiego. Prezes SN nie godził się na to, aby uznać w imieniu Stronnictwa Deklarację Zasad Jedności Narodowej, opracowaną w lipcu 1941 roku przy głównym udziale Mikołajczyka i Hermana Liebermana z PPS-u. Bielecki konsekwentnie przez cały czas uważał, że o kształcie ustroju państwa polskiego po wojnie zadecydować może wyłącznie naród polski, czyli kraj. A zatem rząd nie powinien przyjmować żadnych dokumentów, deklaracji, które by określały nawet w zarysie kształt ustrojowy przyszłego państwa polskiego. O tym powinien po wojnie zadecydować kraj, czyli sam naród polski. Bielecki to swoje stanowisko, które było poparte decyzją Komitetu Politycznego, czyli takiego w warunkach wychodztwa ciała politycznego, które było czymś w rodzaju takiego substytutu tych statutowych organów władzy SN-u, no, które przecież w tych realiach wychodźstwa nie mogły funkcjonować. W skład tego komitetu politycznego, o tym nie mówiłem, a to jest istotna rzecz, powołanego jeszcze we Francji, weszli przedstawiciele Komitetu Głównego i Zarządu Głównego, którzy znaleźli się na wychodźstwie i później oni byli, a później w okresie już angielskim do tego ciała byli dokooptowani kolejni członkowie, którzy pojawili się w Wielkiej Brytanii. Czyli to w okresie, o którym mówię, było to najwyższe ciało polityczne, komitet polityczny.
Bielecki nawet był skłonny przyjąć propozycję Mikołajczyka, aby spisać protokół rozbieżności i tam by było zapisane, iż SN nie akceptuje układu Sikorski-Majska, konkretnie tego, iż układ ten nie gwarantuje nienaruszalności przedwojennej granicy wschodniej Polski. No ale Sikorski konsekwentnie żądał uznania układu, uznania tej deklaracji zasad jedności narodowej i od tego uzależniał wejście przedstawicieli SN do rządu i jednocześnie do nowej Rady Narodowej. Po fiasku rozmów ze Stronnictwem Narodowym premier Sikorski, być może zainspirowany przez Władysława Grabskiego, który po układzie Sikorski-Majskim przybył do Wielkiej Brytanii, zgodził się na taki dość przebiegły plan, aby, jak to określił Grabski, wyłuskać z SN-u starszyznę endecką, czyli starszych działaczy Stronnictwa Narodowego, i aby to oni, nie mając mandatu stronnictwa, ale uchodząc za członków stronnictwa, reprezentowali niby Stronnictwo Narodowe w rządzie i w Radzie Narodowej. No i trwają od jesieni 1941 roku rozmowy Grabskiego z Marianem Sejdą, profesorem Bogdanem Winiarskim. Napływają po układzie Sikorski-Majskim do Wielkiej Brytanii też działacze SN-u zwalniani z łagrów sowieckich. Między innymi przybył tutaj profesor Wacław Komarnicki, były prezes Zarządu Okręgowego SN w Wilnie. Solidarność z Sikorskim w depeszy z Kuibyszewa zadeklarował dr Stanisław Celichowski, też znany działacz stronnictwa. I ten przewrotny plan polegał na tym, aby w oparciu o tych ludzi, o tych działaczy stronnictwa, często dzieliły ich osobiste animozje z Bieleckim, aby z tych działaczy stronnictwa uczynić reprezentację stronnictwa w rządzie i w Radzie, drugiej Radzie Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej. No i faktycznie te rozmowy zostały uwieńczone na przełomie 1941-1942 roku i profesor Wacław Komarnicki zdecydował się wejść do rządu jako minister sprawiedliwości. Do rządu też miał wejść Marian Sejda jako minister bezpieki oraz kierownik tego wspomnianego Biura Prac Politycznych, Komunistycznych i Prawnych, czyli tego ciała, którym kierował dotychczas. Pięciu zaś działaczy
Stronnictwa wejść miało do II Rady Narodowej. I ta decyzja Sejdy Komarnickiego o wejściu do rządu Sikorskiego spowodowała, iż w końcu stycznia 1942 roku decyzją właśnie Komitetu Politycznego zostali oni wykluczeni z szeregów stronnictwa. Z szeregów stronnictwa wykluczony został również profesor Bohdan Winiarski, za jak to określono w komunikacie, który się ukazał na łamach Myśli Polskiej, za współudział w tej całej sprawie. Z SN-u wykluczono również troje przedstawicieli którzy weszli w skład II Rady Narodowej. Zofię Zaleską, Lucjana Rygińskiego i Mariana Chmielkowskiego. A gdy w połowie roku 1942 do Londynu przybył wspomniany dr Stanisław Cylichowski, który też wszedł do Rady Narodowej, również i on został wykluczony ze Stronnictwa Narodowego. Oburzony Cylichowski odpowiedział w takim liście otwartym Bieleckiemu, gdzie uważał, że ta decyzja Bieleckiego i Komitetu Politycznego była podjęta z naruszeniem przedniego statutu. No i takie pranie tych wewnętrznych brudów zaczęło się na forum publicznym. Na ławach Myśli Polskiej Cylichowskiemu odpowiedziano. W każdym razie od stycznia 1942 roku w Stronnictwie Narodowym jest rozłam. Stronnictwo Narodowe znajduje się w opozycji do rządu generała Sikorskiego, a zasiadający w tym rządzie profesor Wacław Komarnicki jako minister sprawiedliwości i Marian Sejda jako minister bezpieki, kierownik Biura Prac Politycznych Komisji Prawnych, nie byli reprezentantami Stronnictwa Narodowego. Reprezentowali tylko i wyłącznie swoje własne osoby. Podobnie jak Stronnictwo Narodowe nie miało reprezentacji w Radzie, w II Radzie Narodowej. Ci członkowie, byli członkowie już SN-u w II Radzie Narodowej, utworzyli Klub Narodowy, wydawali własne pismo ukazujące się w nieregularnych ustępach czasu, biuletyn narodowy czy biuletyn klubu narodowego. Ten tytuł uległ zmianie. Ale co jest bardzo istotne w tym wszystkim? Władze Stronnictwa Narodowego, czyli Bielecki i Folkierski, zostali teraz odcięci definitywnie od rządowych dróg łączności z krajem. Wszystkie depesze, jakie z kraju przychodziły od konspiracyjnych władz SN-u, zarządu głównego SN-u, chociaż były adresowane na ręce Folkierskiego i Bieleckiego, przejmował Sejda i tych depesz nie przekazywano ani Bieleckiemu, ani Folkierskiemu. Na szczęście stronnictwo miało te swoje własne drogi łączności z krajem, no ale taka podróż kurierska trwała
często parę miesięcy, korzystając z tych właśnie placówek we Francji, na Węgrzech czy w Rumunii. I często sprawy, o których w tych listach czy depeszach pisano, no, były już nieaktualne. Ale z tych depesz, które z kraju przychodziły do Bieleckiego i Folkierskiego, a które przejmował Marian Sejda, wynikało jednoznacznie, że zarząd główny stoi na stanowisku, że władzami stronnictwa są te wybrane, wyłonione w czerwcu 40 roku, a więc Bielecki jako prezes zarządu głównego, Folkierski jako prezes Rady Naczelnej i kraj uzna tylko w rządzie i w Radzie Narodowej, kraj czy instytucje narodowe w kraju, tylko tych przedstawicieli, których wskaże Bielecki i Folkierski. Tutaj kraj, instytucje narodowe w kraju było jednoznaczne. W zasadzie skandalem było na przykład, iż Bieleckiego nie poinformowano o rozpoczętych rozmowach między władzami konspiracyjnego SN w kraju, czyli Kwadratu, i Komendą Główną NOW, a dowódcą Armii Krajowej odnośnie scalenia Narodowej Organizacji Wojskowej z Armią Krajową. O fakcie scalenia NOW z Armią Krajową Bielecki dowiedział się z dużym opóźnieniem. Końcem sierpnia zapadły wstępne decyzje. 4 listopada 42 zaprzysiężenie komendanta głównego Józefa Rokickiego szefa Armii Krajowej. 2 tygodnie później przysięgę składają komendanci okręgów NOW. O tym Bielecki nie wie. Dowiedział się parę miesięcy później. To był skandal. A więc Stronnictwo Narodowe jest w opozycji od początku 1942 roku wobec rządu Sikorskiego. Zresztą dano od razu stronnictwu to wyraźnie odczuć. Nie tylko właśnie odcinając go od tych drugą łączności z krajem, ale myśl polska została pozbawiona tej subwencji z Funduszu Kultury Narodowej. Bardzo wielu narodowców, którzy pełnili jakieś tam funkcje urzędnicze, straciło pracę. Ten rozłam w Stronnictwie Narodowym i przejście SN-u do opozycji od rządu Sikorskiego zbiegł się jeszcze z innym, dość istotnym wydarzeniem. Mianowicie z powstaniem Komitetu Zagranicznego Obozu Narodowego. KZON. Na początku 1942 roku. Czyli następuje konsolidacja środowisk narodowych na wychodźstwie. W skład KZN oprócz Stronnictwa Narodowego weszli przedstawiciele Obozu Narodowego Radykalnego, ABC, którzy tutaj na wychodźstwie w Londynie tworzyli Komitet Obozu Narodowego
obozu narodowego na imigracji z Mieczysławem Haruszewiczem na czele. Weszli przedstawiciele drugiego odłamu ruchu narodowo-radykalnego, czyli falangi, oraz niezrzeszeni narodowcy, jak Adam Doboszyński. Od października 1941 roku ukazuje się, czyli jeszcze te 2-3 miesiące przed rozłamem w SN-ie, ukazuje się kolejne bardzo ciekawe pismo, któremu warto poświęcić parę słów, mianowicie Walka. Walka drukowana metodą pektograficzną, czyli odmiana na powielaczu, wydana nielegalnie w konspiracji przed władzami wojskowymi i cywilnymi, polskimi, Wielkiej Brytanii, ale w świetle prawa brytyjskiego była pismem legalnym. Kolportowana była głównie w obozach pierwszego korpusu polskiego. Cieszyła się w szeregach armii dość dużą popularnością. Redaktorem Walki był Zygmunt Przetakiewicz, przedwojenny działacz ruchu narodowo-radykalnego, a można powiedzieć spiritus movens całego przedsięwzięcia i autorem większości publikowanych na ramach Walki artykułów był Adam Doboszyński. Obaj formalnie byli w wojsku. Walka wychodziła, jak powiedziałem, od października 1941 roku do listopada 1943 roku, czyli przez ponad 2 lata. Ukazało się w sumie 18 numerów, w tym 3 numery nadzwyczajne. O 2 numerach nadzwyczajnych powiem za chwilę więcej. Walka była pismem bardzo ciekawym, jako że z jednej strony była to próba konsolidacji młodych obozu narodowego, bez względu na dotychczasowe szyldy polityczne, a z drugiej strony była to też platforma współpracy z młodymi ideowymi piłsudczykami, narodowymi piłsudczykami, jak to napisano w pierwszym numerze Walki. Czyli była to trybuna, by znowu użyć i odwołać się do tytułu jednego z artykułów z pierwszego numeru, pokolenia Polski niepodległej, czyli pokolenia wychowanego, ukształtowanego w niepodległym państwie polskim, w polskich szkołach, w polskich uniwersytetach, na których te dawne podziały partyjne, spory orientacyjne sprzed pierwszej wojny światowej czy z czasów pierwszej wojny światowej straciły już naturalności. Dla redaktorów, autorów Walki, jak pisano w jednym z artykułów, Dmowski i Piłsudski to nie przeciwstawne dwa bieguny, ale dwa oblicza tej samej walki. To myśl polityczna i czyn orężny. I próbowano, czy zmierzano ku pewnej syntezie tej myśli politycznej Dmowskiego i czynu orężnego Piłsudskiego, przyjmując wizję nowej Polski, Rzeczpospolitej Wielkiego
narodu. To było takie połączenie tradycji jagiellońskiej, piastowskiej, Polski Chrobrego z Polską Jagiellonów. Nie chcę tutaj więcej o podstawach ideowych walki mówić, bo o tym parokrotnie pisałem, ale powtarzam, pismo było bardzo ciekawe w tym wymiarze ideologicznym, a jeśli chodzi o nastawienie do aktualnej sytuacji politycznej, no to pismo to było wybitnie krytycznie nastawione wobec rządu Jana Sikorskiego. Krytykowało bardzo zdecydowanie stanowczo, zwłaszcza politykę wschodnią rządu generała Sikorskiego. Poczynając od tego układu z 30 lipca 1941 roku, autorzy tej umowy, jak pisali redaktorzy walki, zasługują na dwóje. No i informowano o problemach, z jakimi spotyka się Armia Polska, problemach, jakie dotykają rzesze uchodźców cywilnych, zwalnianych z sowieckich łagrów. Było to o tyle istotne, że te tematy w oficjalnej propagandzie rządowej były tematami tabu. Specjalny okólnik premiera zabraniał na łamach rządowego Dziennika Polskiego pisać krytycznie o sytuacji armii polskiej w Związku Sowieckim i położeniu ludności cywilnej. A więc wychodzi walka. W styczniu 1942 roku powstaje KZON. Ale znowu, bardzo szybko okazało się, że szereg rzeczy, wydawałoby się, które powinny łączyć, dzieli jednak narodowców współtworzących KZON. Bielecki był jego przewodniczącym, co niewątpliwie podnosiło jego pozycję w polskim Londynie. No ale tutaj dochodziło do różnic, które wynikały już z tych zaszłości, o których mówiłem poprzednio. Bielecki był przeciwnikiem pomysłów Dobożyńskiego, aby likwidować stare szyldy partyjne i tworzyć coś nowego. Czyli właśnie tą organizację polityczną narodu. Był przeciwny też nadmiernej, jego zdaniem niepotrzebnej instytucjonalizacji KZON-u. Na przykład narodowcy na posiedzeniach KZON-u, odbywały się na mniej więcej raz w miesiącu, przeciwni byli wydawaniu własnego biuletynu. Uważali, że no jest myśl polska, jest walka, po co jeszcze biuletyn KZON-u. Faktycznie ukazał się tylko w 1903 roku jeden numer biuletynu Komitetu Zagranicznego Obozu Narodowego. W zasadzie, jak później skonstatował Dobożyński, poza krytycznym stosunkiem do rządu generała Sikorskiego, krytycznej oceny polityki wschodniej tego rządu przede wszystkim oraz poza wspólnie wypracowanym w końcu 1942 roku stanowisku wobec granicy zachodniej, praktycznie wszystkie inne kwestie dzieliły z jednej strony Stronnictwo Narodowe, a z drugiej strony Dobożyńskiego i Narodowych Radykałów z ONR-u i Falangi. Warto się może zatrzymać nad tym wypracowanym wspólnym stanowiskiem w kwestii kształtu granicy zachodniej.
Autorstwo główne tego dokumentu należy przypisać Bieleckiemu i Doboszyńskiemu. Jednocześnie ukazały, to stanowisko zostało opublikowane na łamach walki, myśli polskiej oraz w formie ulotek. Pogląd KZN na kształt granicy zachodniej daleko wykraczał poza oficjalne postulaty rządu polskiego, formułowane przez wtedy już istniejące od połowy 1942 roku Ministerstwo Prac Kongresowych, które zostało przekształcone do Biuro Prac Politycznych, Komisji i Prawnych. Ministrem Prac Kongresowych był Marian Sejda. Otóż pierwsza rzecz. Bardzo konsekwentnie KZN stawiał postulat oparcia zachodniej granicy Polski na linii Odry i Nysy Łużyckiej, włączenia do Polski Prus Wschodnich i terytorium Wolnego Miasta Gdańska. Z tych ziem postulowanych, które miały przybywać w Polsce, ludność niemiecka miała być wysiedlona. Tutaj proponowane jest odejście od tych zasadów, od tych zasad narodowościowych i plebiscytowych przyjętych w czasie konferencji paryskiej po zakończeniu I wojny światowej. Skoro Niemcy dopuszczali się okupowanych, zwłaszcza na terytorium Polski, masowych deportacji, wysiedleń ludności polskiej, na przykład ziemi uczonych do Rzeszy, do Generalnego Gubernatorstwa, powinna po wojnie ludność niemiecką spotkać dokładnie taka sama, ludność niemiecką spotkać to samo, a więc wysiedlenie ludności polskiej, niemieckiej w głąb Niemiec. Mało tego, postulowano również, aby pas wybrzeża Niemiec od Szczecina po Rostock znajdował się pod okupacją niemiecką i pod okupacją polską, przepraszam, i pod okupacją polską miał się znajdować również, pas ziem na zachód od Nysy Łużyckiej po czeskie Rudawy. Ten postulat granicy zachodniej, w ujęciu KZN-u, jak powiedziałem, wykraczał poza to, co oficjalnie postulował rząd polski, czyli kierowane przez Mariana Sejdę Ministerstwo Prac Kongresowych. Otóż tutaj ta granica zachodnia miała biec wzdłuż linii Odry i Nysy Kłodzkiej. Czyli nie obowiązać miała Dolnego Śląska. Sejda uważał, że przesunięcie granicy zachodniej na linii Odry Nysy Łużyckiej będzie wymagało przesiedlenia czy wysiedlenia z ziem polskich około 9 milionów Niemców, z czym państwo polskie może sobie nie poradzić. A gdyby pozostawić część tej ludności na terytorium państwa polskiego, stworzyłoby to potencjalnie z tej ludności piątą kolumnę. Poza tym uważał, że na takie daleko na zachód przesunięcie granicy polsko-niemieckiej mogą się zgrozić Anglosasi. A więc niewątpliwie te postulaty KZN w kwestii zachodniej granicy były ciekawe i, jak powiedziałem, dalej idące niż oficjalne stanowisko rządu polskiego. I była to, mówię, jedyna kwestia
którą wspólnie udało się na forum KZN wypracować. I dochodzę do kolejnej kwestii, którą zainicjowała walka. Otóż w lutym 1943 roku ukazały się dwa nadzwyczajne numery walki. Pierwszy mniej więcej w połowie tego miesiąca. W tym nadzwyczajnym numerze walki opublikowano dwa utajnione przez władze polskie dokumenty sowieckie. Pierwszym dokumentem była nota Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych Związku Sowieckiego na Komingiełu z 16 stycznia 1943 roku. Otóż w nocie tej Sowieci informowali, iż od tej pory Polacy, etniczni Polacy, którzy do tej pory na zasadach wyjątku uczynionego przez rząd sowiecki byli traktowani jako obywatele polscy, od tej pory etniczni Polacy będą traktowani tak jak Białorusini, Ukraińcy czy Żydzi, obywatele polscy, będą traktowani jako obywatele sowieccy. Czyli Komingieł stwierdzał, że nie ma już Polaków w Związku Sowieckim. Są tylko obywatele sowieccy, nie ma obywateli polskich. Drugim dokumentem, który stanowił, można powiedzieć, taką wykładnię, jak Sowieci rozumieją tą notę, była deklaracja sowieckiego dyplomaty Nowikowa z 25 stycznia, przekazana polskiej ambasadzie, że w związku z wydaniem tej noty z 16 stycznia dzieci, rodziny polskich żołnierzy ewakuowanych do Iranu będą traktowani jako obywatele sowieccy. Dobrzyński otrzymał te dwa dokumenty od zaprzysiężonego czerwonego pracownika konsulatu polskiego w Marsylii, tego oficera oddziału 6 Sztabu Naczelnego Wodza Stanisława Grochowskiego. Gdy tylko je otrzymał, postanowił je opublikować. Tytuł artykułu w walce brzmiał Czwarty rozbiór Polski. Parę dni później ukazał się drugi nadzwyczajny numer walki, czyli około 20 lutego 1943 roku, w którym zamieszczony został list otwarty Adama Dobuszyńskiego do prezydenta Władysława Raczkiewicza i generała Kazimierza Sosnkowskiego. W tym liście otwartym Dobuszyński zwracał się, żądał, prosił prezydenta, aby zdymisjonował rząd generała Sikorskiego i powierzył misję tworzenia nowego rządu generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu. Ja sobie pozwolę pokazać oryginał tego numeru walki. W tym liście otwartym Dobrzyński w formie takiego kalendarium w 19 punktach
przedstawia wszystkie błędne posunięcia rządu Sikorskiego, poczynając od podpisania układu z ambasadorem Majskim i kończy ten list apelem do prezydenta i generała Sosnowskiego. Czas z tym skończyć. Położenie Polski stało się tak tragiczne, że nie wolno nam stracić ani minuty. Musimy przestawić naszą politykę całkowicie. Musimy zacząć mobilizować opinię całego świata w obronie Polski przeciw Sowietom. Musimy stworzyć rząd złożony z najtęższych ludzi, którymi rozporządza naród. Stąd prośba, apel, aby prezydent zdymisjonował gabinet Sikorskiego i powierzył misję tworzenia nowego rządu generałowi Sosnkowskiemu. Co ciekawe, była to w zasadzie samodzielna akcja Doboszyńskiego, nie skonsultowana z partnerami z KZN-u, ani nawet z autorami listu otwartego, zwłaszcza z generałem Sosnkowskim, który poczuł się zaskoczony, chociaż Doboszyński miał już wcześniej kontakty z takim bliskim, zaufanym człowiekiem generała Sosnkowskiego, pułkownikiem Demelem. List otwarty do Boszyńskiego wywołał prawdziwą burzę w polskim Londynie i na bazie tego fermentu wzburzenia rodził się plan przeprowadzenia właśnie czegoś, co można było nazwać zamachem stanu. W ciągu najbliższych kilku tygodni dochodzi do szeregu spotkań. Będzie tę akcję starał się koordynować były senator Tadeusz Kattelbach, który spotykał się z Bieleckim, z innymi działaczami SN-u, z Doboszyńskim, z niektórymi politykami PPS-u i Stronnictwa Ludowego. Chodziło o to, aby skonsolidować opozycję i aby wymusić na prezydencie działanie. Rozmowy trwały, no niestety, gdy dochodziło do omawiania kwestii personalnych, sprawy się zaczęły komplikować. Socjaliści nie godzili się na udział w rządzie Bieleckiego czy generała Kazimierza Sosnkowskiego. Też należytej determinacji nie wykazał, jak zwykle niestety, sam prezydent Raczkiewicz. No a wkrótce sprawa tego przesilenia rządowego stała się nieaktualna, jako że 13 kwietnia 1943 roku radio niemieckie podało informację o odnalezieniu masowych grobów polskich oficerów pomordowanych przez Sowietów w Katyniu. I te ogłoszenie przez radio niemieckie tego komunikatu z 13 kwietnia 1943 roku o odkryciu w Lesie Katyńskim grobów pomordowanych oficerów polskich wiosną 1940 roku przez Sowietów sprawiło, iż no, kwestia tego przesilenia rządowego stała się no, nieaktualna. Stała się nieaktualna. Ucichły spory, polemiki prasowe. Tutaj nie powiedziałem, że generał Sosnkowski na ten list otwarty do Boszyńskiego odpowiedział listem otwartym, ale nie do autora, tylko do prezesa SN-u i KZON-u, czyli Bieleckiego.
Sam generał Słostkowski został bardzo brutalnie zaatakowany na forum prasy rządowej, między innymi dość brutalnie go zaatakował w jednym z artykułów poseł Grabski. W każdym razie pod wpływem tych publikacji walki zarówno rząd, jak i Rada Narodowa przyjęły stanowisko, które po raz pierwszy definitywnie, bezdyskusyjnie stanęły na gruncie żądania od Sowietów uznania integralności terytorialnej państwa polskiego i uznania przedwojennego kształtu granicy wschodniej. No ale właśnie, w związku ze sprawą katyńską, w rezultacie której Sowieci cynicznie to wykorzystali 25 kwietnia 1943 roku, zerwali stosunki dyplomatyczne z rządem polskim, na zmianę polityki wobec Związku Sowieckiego było już za późno. Stalin miał już wobec Polski swój jasny, skonkretyzowany plan, stosunki z rządem polskim tylko by mu w tym momencie wiązały ręce. Na 3 miesiące później, 4 lipca 1943 roku, w katastrofie w Gibraltarze zginął naczelny wódz i premier generał Sikorski. I wkrótce po tym następuje dekompozycja KZN-u i środowiska walki. Jeszcze w tych kilku pierwszych dniach po śmierci tragicznej premiera wydawało się, że może dojdzie do stworzenia autentycznego rządu jedności narodowej z udziałem wskazanych przez władze Stronnictwa Narodowego ministrów. Taką nadzieję miał Bielecki, rozmawiał z prezydentem, no ale okazały się te nadzieje zupełnie złudnymi. Nowy rząd, na czele którego stanął Stanisław Mikołajczyk, dotychczasowy wicepremier, był prostą kontynuacją rządu Sikorskiego. Nową, istotnym i przyjętym dobrze przez Stronnictwo Narodowe było powierzenie funkcji naczelnego wodza generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu. Jesienią 1943 roku następuje rozwiązanie KZN-u. W październiku tego roku wystąpili z KZN-u przedstawiciele Falangi. Mówię, te animozje były już na tyle duże, że dalsza współpraca okazała się niemożliwa, chyba niepotrzebna. Także w listopadzie 1943 roku ukazał się ostatni numer walki. Dobrzyński w czasie swojego procesu, mówiąc, dlaczego walka przestała się ukazywać, stwierdził, że no, po tragicznej śmierci premiera Sikorskiego, z którym walka toczyła tę batalię polityczną i go krytykowała, niejako zniknęła. Zniknął główny powód, dla którego się to pismo
ukazywało. Poza tym też drogi współpracowników walki się powoli rozchodziły, a sam Dobroszyński miał już wtedy wizję nowego projektu politycznego, jakim będzie powołanie wiosną 1944 roku pokolenia Polski Niepodległej. Ale ten ostatni numer walki jest wart wspomnienia jeszcze dlatego, iż na jego łamach Dobroszyński ogłosił bardzo ważny, profetyczny można powiedzieć artykuł, Ekonomia krwi. Otóż to już jest praktycznie końcówka roku 1943, kiedy wojska sowieckie zbliżają się do przedwojennej granicy z Polską. Przekroczą ją pierwszego dnia stycznia 1944 roku. Taki scenariusz, że Sowieci wejdą od wschodu do Polski, walka przewidywała już zresztą na początku roku 1943. I Dobroszyński uważał, że w tej sytuacji samobójstwem politycznym byłyby jakiekolwiek próby powstańcze, podejmowane czy to przeciwko jeszcze nie do końca pobitym, rozbitym Niemcom, czy też wkraczającym na ziemię polskie Sowietom. Że naród polski skrwawił się poniżej, że naród polski poniósł już takie ofiary, skrwawił się tak daleko, że dalsze ofiary zagrażają jego biologicznej egzystencji, że w razie dalszych ofiar, w razie podjęcia decyzji o powstaniu, Polacy się wykrwawią, że nie będą w stanie odbudować własnego państwa. To grozi to nadmierne wykrwawienie egzystencji biologicznej narodu polskiego. Apeluję więc o oszczędną gospodarkę substancją biologiczną narodu. Apeluję o to, aby obok rządu dusz pamiętać również o ekonomii krwi. I proponuję, aby w obliczu wkroczenia Sowietów na ziemię polskie ewakuować na zachód te żywioły polityczne polskie, które mogą być najbardziej zagrożone przez nowego okupanta. Kończę ten wątek, dodam tylko jeszcze tyle, że w marcu 1944 roku Dobroszyński był na tyle zdeterminowany, aby przeciwdziałać planom, o których wiedział doskonale, o planach akcji Burza, która lada moment się miała rozpocząć na Wołyniu, że prosił generała Sosnkowskiego, aby umożliwił mu przerzut do Polski, drogą lotniczą. Że tam w oparciu o swoich politycznych przyjaciół będzie robił wszystko, aby nie dopuścić do powstania. Nic z tych planów jednak Dobroszyńskiego nie wyszło. No, wybuch powstania warszawskiego no, niejako niestety potwierdził te smutne obawy Dobroszyńskiego. W jednym z ostatnich tekstów napisanych na krótko przed aresztowaniem Dobroszyński uznał powstanie warszawskie za największą tragedię, jaka spotkała naród polski w jego tysiącletniej historii i żądał postawienia tych, którzy podjęli decyzję o wybuchu powstania,
polityczną, wojskową decyzję. Żądam, aby ich postawić przed Trybunałem Stanu wolnej Rzeczpospolitej. Nadzieje Polski Doboszyński wiązał wtedy albo jeszcze z wykrwawieniem Sowietów w dalszych zmaganiach z Niemcami, albo z ich pobiciem po wojnie przez Anglosasów. No i w tym duchu będzie starał się prowadzić swoją dalszą działalność. Natomiast, jak powiedziałem, rząd Mikołajczyka, w którym dalej zasiadali Komarnicki i Sejda, był prostą kontynuacją rządu Sikorskiego. Stronnictwo Narodowe wobec tego rządu utrzymywało dalej postawę opozycyjną. Ten rząd, jak wiadomo, przetrwał do końca listopada 1944 roku, kiedy to po wizycie w Moskwie Mikołajczyk, który był skłonny zaakceptować żądania Stalina, podał się do dymisji. Powstał wtedy rząd, na czele którego stanął Tomasz Arciszewski. Osią tego rządu było to porozumienie PPS-u ze Stronnictwem Narodowym, to którego nie udało się zrealizować w czasie tego planowanego przesilenia w roku 1943. Ministrami w tym rządzie Tomasza Arciszewskiego z ramienia SN-u zostali Zygmunt Berezowski, wspomniany przeze mnie sekretarz generalny Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowego, który w połowie kwietnia 1944 roku w ramach operacji Most został przerzucony samolotem do Londynu. Zygmunt Berezowski został ministrem spraw wewnętrznych, natomiast profesor Władysław Folkierski został ministrem spraw kongresowych oraz wyznań religijnych, oświecenia publicznego. No ale jak pokazała najbliższa przyszłość, ten rząd nie cieszy się absolutnie nawet umiarkowanym poparciem Churchilla w Wielkiej Brytanii, czyli gospodarzy, i na jakąkolwiek zmianę polityki było już za późno. Sytuacja na froncie była już przesądzona, było już wiadome, że Polska wpadnie w ręce Związku Sowieckiego i Stalina. To pokrótce tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Gdybyście Państwo byli bardziej zainteresowani tematem tych moich pogadanek, to zachęcam do książek, które napisałem, są jeszcze do nabycia. Dziękuję bardzo.